w ramach takiego symbolicznego początku odmiany centrum miasta, po tym marazmie, po tym jak ono upadło, otwieramy, odsłaniamy mural, który zrobił artysta, radomszczanin, obecnie mieszkający w Łodzi, Marcin Wilkoszewski, prywatnie mój kolega z ławki, ze szkoły średniej. Wspólnie z Igą podjęliśmy decyzję, że tak symbolicznie zaczniemy to centrum miasta odnawiać, bo centrum miasta to nie tylko chodniki, drogi i kamienice, ale też kultura, ludzie przede wszystkim. Więc to jest takie coś, co po kampanii zostanie na długo na pewno. Czyli poza banerami, które trzeba będzie ściągnąć, coś dobrego my jako samorządowcy, politycy zostawiamy wspólnie z artystami po tej kampanii. Zachęcamy radomszczan do robienia sobie zdjęć w tym miejscu. I myślę, że to będzie naprawdę piękne miejsce znane w naszym mieście, gdzie wielu radomszczan to zdjęcie z tymi skrzydłami sobie zrobi. Pomysł na namalowanie tego muralu narodził się tutaj za sprawą Migi, Borowiec, Grzywacz, tak? Tutaj padło hasło Skrzydlamy Radomsko, tak? No i samoistnie jakby pojawiła się koncepcja stworzenia skrzydeł, przy których mieszkańcy Radomska mogą zrobić sobie zdjęcia i, że tak powiem, no, poczuć się, prawda, troszeczkę bardziej uskrzydleni niż do tej pory to wyglądało.